lament wielki. Strach ogarnął przyrząd wszelki. Boją się pędzle i tamperówki, ekierki i niki, nawet ołówki. Wyrchel w panice kręci się w koło. Mówię wam, drodzy, nie jest wesoło. Ale jaki tego powód? Kto zwołał taką powódź? Niech go dorwę! Utnę sprawę! To będzie czas na kawę. Patrzcie no tylko! Znalazłem skówkę! Czyja to? Twoja! Nie moja, na skówkę! Ja nawet nie wiem, co to jest skówka. To ci dopiero kiepska wymówka. Skówka? To taka końcówka, co pióro zatyka. Pilnuję, by nie zachlapać piórnika. O, sprawa jasna. Wiem, skąd atrament wyciekł i zalał nasz apartament. Skąd? Skąd? Powiedz proszę, zdrać tajemnicę. Bo już się leje jak pod prysznicem. O, zapewniam, przypłaci za to swą skórę. Winny jest jeden. Uwaga! Uwaga! Pan pióro! Klej! Mój drogi kleju! Idź, rozwieź list goniczy. Trzeba ten proceder natychmiast zakończyć. Lecz nie ma dowodów. No, skąd twoja pewność? Uwierz mi, Dosiu. Widziałem również i w tej sprawie zamierzam być górą. Mam swoje przyczyny. Wyla. Pan. Pióro! Rozpoczynamy zwiady w terenie! Co to? O Jezu! Powiedz cenna jak szczere złoto! To pióro! Granatowy frak długo maszeruje dumnie sam. Czasem świeci swą stanówką, kiedy dobry humor ma. Jednak krzyżan chce cyk nosi, gdy wylewa granatowe. Chlapie ciepło atramentem, kredki łapią się za głowę. Wszędzie kredki, wszędzie plany.